Już w czasach Greenbergu mieszkańcy miasta doceniali urok tego miejsca i jego niewątpliwe walory jako terenu do wypoczynku i rekreacji. Wiele lat później to samo zrobiła władza ludowa naszego miasta i wydała decyzję o budowie miejskiego kąpieliska. Teraz o jego przyszłych losach będą mogli zadecydować zielonogórzanie, bo projekt przebudowy i modernizacji kąpieliska w Ochli będzie oficjalną propozycją, jaka pojawi się w budżecie obywatelskim, który z początkiem maja wystartował po raz kolejny w naszym mieście. Z taką propozycją wychodzą radni klubu Zielono. Razem. Piękny teren, 17 hektarów terenu w Zielonej Górze, właściwie jedyny taki akwen otwarty, wodny, który remontu nie pamięta od 30-40 lat. Wychodzimy do mieszkańców z propozycją, aby zagłosowali w budżecie obywatelskim właśnie na ten duży projekt do 1 000 000 zł. Właśnie specjalnie takie miejsce rekreacyjne, których w Zielonej Górze brakuje, wodnych miejsc. No i chcielibyśmy tutaj zmodernizować to miejsce po to, żeby każdy mógł tutaj spędzić wolny czas. Nie da się ukryć, że ten teren lata świetności ma już dawno za sobą i aż prosi się o kompleksowy remont. Zwłaszcza, że jest to właściwie jedyny akwen wodny dostępny dla mieszkańców, z którego zresztą systematycznie w okresie letnim korzystają. Inicjatorzy projektu duży nacisk kładą nie tylko na sam remont niecki, ale również na nadanie terenowi kąpieliska nowych funkcji rekreacyjno-zabawowych. Myślę, że pomysł jest trafiony. Zrewitalizowanie pozwoli na to, że zwiększymy tutaj atrakcyjność tego terenu. Wtedy będzie wiadomo, że też przyjeżdżało tutaj więcej rodzin, bo ja tutaj na to kąpielisko przyjeżdżam 2-3 razy w ciągu wakacji. Położone na 17 hektarach miejskie kąpielisko miałoby w przyszłości stać się terenem letniego wypoczynku dla mieszkańców w każdym wieku. Zarówno dzieci, młodzież, dorośli, ale także seniorzy w myśl tego projektu mieliby tu znaleźć coś dla siebie. Do tej pory, tak jak wspomniałem, dostatecznie spełniało to swoje obowiązki wobec zapotrzebowania mieszkańców Zielonej Góry. Dzisiaj chcemy to rozbudować, zrewitalizować. Walczymy o to, żeby pozyskać na to pieniądze, po to, żeby zielonogórzanie mogli jeszcze bardziej w komfortowych warunkach wypoczywać. Miejmy nadzieję, że to się uda. W jakim stopniu, to zobaczymy. Kolejny krok w sprawie leśnego kompleksu wodnego będą teraz mogli wykonać mieszkańcy miasta. Jeśli w momencie głosowania projekt Kąpielisko Ochla uzyska odpowiednią ilość głosów, okrągły 1 000 000 zł powędruje na Ochlę. I na pewno nie byłyby to pieniądze utopione.